Przede wszystkim robimy sobie sprawdzenie pogody kosmicznej. O, taka nowa karta. Zobaczmy, co się dzieje w kosmosie. Zobaczcie, sami widzicie, jakie ogromne plamy słoneczne są obecnie. Ale tylko region 3541, liczba plam słonecznych 24. Niedobrze, niedobrze, że w jednym regionie jeszcze ich tyle. Rozbłyski na całej tarczy słonecznej. No, powiem wam szczerze, jesteśmy teraz tu UT Universal Time Center 13.04, a mamy 14.11. Już tutaj wartości są nawet niezłe, mocne. M1.94 z ostatnich 2 godzin. M1.39, dziury koronalne to mniej więcej północno-zachodnia część Słońca. Wyrzut masy, widać aktywność, protony dochodzą do jedynki, prawie do S1. No i dobra, no, powiem wam szczerze, dzieje się dużo, ale nie jest aż tak tragicznie, jak myślałem. Oczywiście jeszcze sobie zerkniemy na naszą polską wersję. Dzień dobry. Jest. IMGW, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pogoda kosmiczna, jak to wygląda? R0, G0, S0, ale tu R1 pokazuje. Więc no, widzicie, jest wszystko, zakłócenia radiowe, aktywność zorzowa. U nas nie ma, jak sami widzicie, nie jest tragicznie. No więc udało się nam ogarnąć pogodę kosmiczną. Dziękuję bardzo, że oglądacie. To jest bardzo ważne, bo dzięki waszej aktywności kanał jest cały czas wspierany. Aż miło, że mogę dla was stworzyć. Dziękuję bardzo z góry i życzę wam miłego.